Dzień dobry państwu dzień dobry panie senatorze Aleksandry Pociej Platforma Obywatelska dzień dobry państwu do tego wszystkiego adwokata kogo, kogo adwokata to my dziś potrzebujemy a właściwie potrzebować będzie z całą pewnością przewodniczący komisji nadzoru finansowego. No jest to rzeczywiście. No, bomba bo tak mi się wydaje, że mamy tutaj do czynienia i to pewnie za chwilę będzie widać, z czymś porównywalnym do afery rywina. I e, dla mnie, oczywiście, ta, jeżeli, be, jeżeli się potwierdzi, no bo to będziemy musieli wszystko weryfikować, e, a pan redaktor słusznie mnie zahaczył, że, że adwokat, w związku z tym, ja nie chciałbym tutaj e, ferować wyroków, ale mnie najbardziej, najbardziej uderzają słowa e, pana Chrza Chrzanowskiego na temat członka innego, członka KNF. Szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, gdzie tam jest ten pasus. Między nami, to jest cytat, między nami to Zdzisław ma swój plan, który wygląda w ten sposób, że on uważa, że Getin powinien upaść, za złotówkę zostać przejęty przez jeden z tych dużych banków i on chciałby dokapitalizować to kwotą dwóch miliardów złotych. No i to jest według mnie e, najcięższy kaliber. Tylko teraz tak. Z tej rozmowy nie wynika, że on by go chciał sprywatyzować sam. Jeżeli chodzi o dokapitalizowanie Getin Banku, bo dzisiaj chyba wszyscy śledzą, wbijają w Google i nie tylko hasło Getting Bank, Nobel Bank, Idea Bank. Ten bank już został dokapitalizowany kwotą miliarda złotych. Wszyscy, panie senatorze, mają świadomość tego, że Leszek, przepraszam, pan Lech Czarnecki, ma problemy finansowe. Wszyscy o tym doskonale wiedzą. Gdybyśmy żyli, nie powiem w normalnym świecie, tylko w świecie takim, gdzie z banków nie robi się instytucji zaufania publicznego, i gdybyśmy tym mitem nie żyli, to ten bank powinien upaść. Tylko pytanie wtedy: czy państwo poradziłoby sobie, państwo jako organizm, i pan senator, i ja, i, i nasi słuchacze, z utrzymaniem tego banku i z zapłaceniem ludziom nawet tych gwarancji, które są gwarantowane zgodnie z prawem bankowym w tej chwili. Tak, panie redaktorze, jest sporo racji w tym, co pan mówi, tylko ja nie miałbym żadnego problemu, gdyby ta cytowana, no bo to jest, mamy do czynienia tylko i wyłącznie z cytatem jednego urzędnika wysoko posta, postawionego nadzoru bankowego o słowach innego. I gdyby to były słowa um, innego właściciela banku, który mówi: No to jest fantastyczny moment. No tak, jak to jest w drapieżnym kapitalizmie, to my sobie przejmiemy ten bank za złotówkę, a potem go dokapitalizujemy. I to jest rozmowa biznesowa. No ale tutaj mamy słowa urzędnika, który może z każdym bankiem zrobić właściwie to, co chce. No i jak widać, Który getum... jest odpowie... odpowiedzialny? <laughs> Jeżeli pan senator pozwoli, ja wiem, że mecenasa jest ciężko przegadać ale spróbuję, <laughs> tak zu... spróbuję tak zupełnie po ludzku. No i mamy tę rozmowę, ona odbywa się w marcu. I Lech Czarnecki w dalszym ciągu wszędzie jego instrumenty i instytucje finansowe. To o co w takim razie chodzi? Panie redaktorze, e, pamięta pan, e, obaj pamiętamy przecież bardzo dobrze, e, e aferę Rywina. Uh -huh. No tam też przez dłuższy czas ta sprawa, bodajże chyba przez 4 czy 5 miesięcy nie wychynęła na światło dzienne. W pewnym momencie dopiero Gazeta Wyborcza po dłuższej, dłuższym dziennikarskim śledztwie wypuściła coś, no co do czego Później, no dosyć to wszystko plastycznie zostało opisane w ramach komisji śledczej. Ja tutaj nie widzę jakiegoś czegoś, co, co by dezawuowało Ale wie pan, to, jakie co się mamy, dzieje. To, że przez mamy, jak... jakiś czas to nie wypłynęło. Ja jestem daleki od dezawuowania. To mówię zupełnie szczerze, powiem jeszcze inaczej. Ja jestem tą informacją dzisiejszą porażony, jak to się ładnie mówi w polityce. Tylko powiem szczerze, ja nie wiem za bardzo, jak do tego podejść. No, z punktu widzenia mecenasa. Kto przy zdrowych zmysłach idzie na kolejne spotkanie, mając czyste intencje, albo nie wiedząc, co mnie czeka, na takim spotkaniu i uzbraja się w trzy aparaty nagrywające? Eee, no, panie redaktorze, no, ktoś, kto obawia się. Ja tutaj nie próbuję zastąpić mecenas Egiertycha, bo to on prowadzi tę sprawę. Eee, no natomiast... i on jest bardziej oskarżycielem niż obrońcą. Ale to tak bywa. Przecież my, my, adwokaci, bardzo często, chociażby jako, yy, jako yy, oskarżyciele posiłkowi, występujemy w bardzo różnych sprawach. Mhm. Składamy zawiadomienia o przestępstwie. Ale ja tego też nie kwestionuję. Tak, Tylko no i jest to atak. No i teraz, prosta odpowiedź. Ktoś, kto się obawia, że intencje urzędników w sprawie jego prywatnego biznesu nie są czyste. No to teraz proste pytania takiego Kowalskiego. Niech to będzie Klarenbach. To jaki interes ma Klarenbach, żeby zrzucać się jako państwo razem z pociejem, niech będzie. Zrzucać się z pociejem na to, żeby prywatny biznes Czarneckiego nie splajtował. Jakim mamy w tym interes? Nie Bo mam... to jest tak, kiedy zysk Czarnecki ma, no to super, Czarnecki ma zysk. Kiedy Czarnecki ma stratę, no to teraz trzeba się zastanowić, jakby państwo w Panie, redak panie redaktorze, no to neguje pan e, pomoc państwa dla kolejnych skoków? No, chyba tak. No, no to, jeż to jeżeli zostajemy w tej poetyce rozmowy, no to oczywiście po co jest w ogóle bankowy fundusz gwarancyjny? No ale ten bankowy fundusz gwarancyjny to są <laughs> pieniądze, które jednak gdzieś tam są odprowadzane też przez inne instytucje finansowe. No tak, za, ale, ale, ale to są też pieniądze. Oczywiście, jak najbardziej. No, chodzi o to, no tak samo jak e, e, jaki mamy interes w tym, e, że biura podróży, e, w razie czego jak plajtują, no to mamy fundusz, który sprowadza nam e, naszych rodzaków nas do, do kraju. Tak. Tak jest. I tu, no, tutaj jest dokładnie tak samo. Tylko wie pan, były takie biura, które mimo tego, że miały ten fundusz i gwarancję wykupioną, one były w niskiej wysokości trzeba było dopłacać. Tak jest. I tak samo jest z bankami, wywracają się banki i nie zawsze dostaje pan, przecież tak samo było ze skokami. Zostawia, Dokładnie zostawia tak pan za... immunitet z teraz, panie senatorze. Nie, ale mówię, pytam, było, było to tak senatu. samo ze skokami, nie wszystkie Kto, pieniądze, do, zmysłach, pewnej, do, pewnej, do pewnej wysokości zwracano ludziom pieniądze, a jak miał nieszczęście, że był zbyt bogaty i za duży miał wkład, to nie dostawał. No i teraz też tak jest. No do tak 100 tysięcy ale... euro, a poza tym to już do widzenia. Dokładnie, no o tym właśnie mówię, tak. No, my akurat takich, znaczy ja takich oszczędności nie mam. Nie mam no, 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 mniejsza o mnie. Panie mecenasz, kto przy zdrowych zmysłach i zdrowym rozsądku idzie do instytucji państwowej załatwiać deal? Panie redaktorze, no według tego, zakładają, co myśmy tutaj usłyszeli, że to jest deal. Według tego, co myśmy tutaj usłyszeli, jeżeli to jest prawdą. I jeżeli się to potwierdzi, to e, prośba o to, żeby e, prezes Czarnecki przyszedł sam i bez adwokata, padła ze strony e, 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 pana Chrzanowskiego. Wie pan, że Czarnecki już nie ma tej wizytówki, czy też karteczki z napisaniem 1%? Roman Giertych, nie jako nie jego wie, pełnomocnik, nie, 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 to są słowa Romana wiem. Giertycha. Mówi tak, mój klient jest w tej chwili gotów poddać się badaniu na wariografię. Ale to będzie można, e, i myślę, że każdy, kto przeczyta ten fragment tej rozmowy, gdzie podobno ta karteczka została pokazana, no to tam dokładnie się prześledzi to, e, co i w jaki sposób i jak zawieszał głos e, pan Chrzanowski. E, I każdy średnio inteligentny człowiek zrozumie, czy tam karteczka się pojawiła, czy nie. Wyraziłem taką obawę dziś o poranku i nie było to ani z przekąsem, ani ze złośliwością, ani z niczym w tym rodzaju. Boję się, żeby pan prezes Czarnecki nie podzielił losu Marka Falenty. Hmm. Wie pan, co chcę powiedzieć? No, nie, wie pan. E... Że Zaczy, ja taki, panu taki trynt panuje, że skazuje się, czy obwinia się tych nagrywających. A nie tych, którzy zostali nagrani. Nie, panie redaktorze, to jest trochę co innego. Jednak to, co, to, co robił pan Falenta, to jest zupełnie zupełnie co innego. I no, nie ma takich. Ja, ja, ja nie widzę tutaj jakiegoś przestępstwa w tym, że Leszek Czarnecki nagrał tę rozmowę. A, a jeżeli. No... A jeżeli, no to skala i jeżeli. Pamięta, porównam, panie, porównamy, panie redaktorze, to pan zabierze głos. Jeżeli Pan jeżeli będzie porównywał do afery rewina, to wejdzie mi pan akurat w to, co chcę powiedzieć. Pamięta pan, że Aleksandra Jakubowska została skazana. A pamięta pan, za co została skazana? Za to, że uratowała polskie media. Gdyby nie było tego i lub czasopisma, to wszystko byłoby wyprzedane i sprywatyzowane w drybiazgi. Panie redaktorze, ale e, sam pan dobrze wie, że można zrobić coś dobrego dla społeczeństwa, dlatego że jest się ministrem i po prostu czuje się taką odpowiedzialność, a z drugiej strony można zrobić, ale zrobienie tego uzależnić od dostania pieniędzy. I może pan zrobić coś bardzo dobrego dla społeczeństwa, ale jeżeli żąda pan za to pieniędzy, to jest pan wtedy przestępstwo, prze, przestępcą. A chcę panu przypomnieć, ja wrócę do tych słów, które pan, pan Chrzanowski mówi o przedstawicielu pana prezydenta, panu Zdzisławie Sokali. Proszę, proszę sobie przypomnieć film pod tytułem Układ. Mhm. Gdzie grupa, gdzie grupa urzędników państwowych, przecież tam mieliśmy i prokuratora, no to bardzo, bardzo poważne persony naczelnika urzędu skarbowego. skarbowego i tak dalej, i tak dalej. Po prostu któregoś dnia wpadła na pomysł, że można przejąć biznes. I ja e, jeszcze raz, Dwa, dwukrotnie, czy trzykrotnie przypomniał mi pan, że, że jestem adwokatem. Ja, ja w jakiś sposób ten ciężar czuję. W związku z tym nie chcę tutaj ferować wyroków. To, że jestem ostatni. Natomiast to, że przewodniczący jeżeli to się potwierdzi... KMF podaje się dziś sam do dymisji. I mówi, że dla dobra sprawy, choć sam uważa, że jest niewinny i nie ma żadnych zarzutów, a właściwie zarzuty są w jego stronę, ale one są całkowicie bezpodstawne. Robi dobrze, wprowadza nowe standardy, czy nie? No, wprowadza, znaczy nie tyle wprowadza, co e, idzie za pewnymi standardami. E, tak samo jak e, pamięta pan przy e, hazardowej. Zostali e, znaczy podali się do No i dziękuję, że mi pan to przypomniał. Ja ale nie, miałem ale, to na końcu języka Ale ja, ja pan na tym ale, ale teraz wracam, ale nie powiedziałbym no. słowo, daje, gdyby pan nie, w tej chwili ale, tego nie, nie, nie ale... powiedział. Panie senatorze, ale to jest właśnie to, o czym ja chcę powiedzieć w tej ale chwili. To jest standard. No na zdrowy no więc... chłopski rozum, już nie na logikę. Gdzie idzie Czarnecki do biura, do szefa KNF-u załatwiać interes, zakładając, że to jest załatwienie interesu, a nie spotyka się na CPN-ie, na cmentarzu, czy gdzie indziej? Moim zdaniem, znaczy, przepraszam, no nie, moim zdaniem, no tak mi się wydaje też z filmów, że w takich miejscach się załatwia rzecz. Panie redaktorze... Mm... My sobie gdybamy, ponieważ sprawa, ten granat, już nie powiem w czym, wybuch wczoraj w nocy. I dzisiaj tak naprawdę do dopiero zbieramy jakieś fragmenty y informacji. A te fragmenty, to, przepraszam, wejdę w zdanie. To już nie jest 40 milionów, jak od rana wszyscy mówią, tylko to już jest 13 milionów. A nie, no to nie ma sprawy. Nie, dobrze. Chodzi mi o to, że z 40 milionów już się robi 13 milionów. Ale nie, Za to, to się nie, się nie okazać. Nie, nie, panie redaktorze, mhm. to się nie zrobiło. To są dwie różn, dwa różne podejścia do tego, czym, jaka jest kapitalizacja banku. Jeżeli ona jest wyższa według innych standardów, no to wychodzi 1%, 40%, a jeżeli jest niższa, to 13%. To teraz do senatora RP pytanie. Ma pan świadomość, jest pan doświadczonym i politykiem, i adwokatem. Ma pan świadomość, ma pan wiedzę o tym, że z gatinem jest bardzo źle. I nie jest to wiedza magiczna, tajemna, od pół roku, czy od trzech miesięcy, czy raptem nagle. Co najmniej od roku mówi się o tym, że ten bank pada. I że trzeba zrobić wszystko, żeby nie doprowadzić do jego upadłości, bo będzie dramat. Tak jest. No, no i, 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 te, I teraz wracamy do dwóch aspektów. Ja przed chwilą mówiłem o tym, panie redaktorze, że może pan coś dobrego zrobić. Na tej zasadzie, że dostaje Pan 12 tysięcy złotych czy 8 tysięcy złotych jako urzędnik państwowy, a może Pan uzależnić zrobienie czegoś dobrego od dostania 13 bądź 40 milionów. I zrobienie tego samego dobrego jest kompletnie czymś innym. A druga sprawa jest ta dotycząca no, tego, o czym mówi Pan Chrzanowski na temat swojego kolegi z KNF-u, kiedy mówi, no ale tam kolega ma inny plan, żeby to wszystko wywrócić i żeby jakiś bank przejął to. I myślę, panie redaktorze, że ten ślad akurat będzie tym, co jest najpoważniejsze w tej sprawie. No to ciekawa sprawa z tego z całą pewnością wyjdzie. Ja zakładam, że nie raz, nie dwa i nie trzy będziemy w tej materii rozmawiać. A na zakończenie tej dzisiejszej rozmowy, bo jest to rozmowa wstępna. Proszę mi powiedzieć, czy to nie jest wymarzona sytuacja teraz dla Czerneckiego, który będzie mówił, tak, że to nie ja zniszczyłem swój bank, tylko mój bank został zniszczony. i to jest już polityka. To, ale to, nie, nie, jakie to jest polityczne. To jest, co to ma wspólnego z polityką. Ja uważam, że gdyby taka narracja ze strony pana prezesa się pojawiła, to ona byłaby nieprawdziwa i tyle. I tyle, tylko tyle Podziw, mogę powiedzieć. Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję za dziś. I od razu polecam się na zaś. 16.30 czas na serwis. Dziękuję bardzo.